dyrektor zespołu szkół zawodowych numer 2 w Ostrołęce. W dniu dzisiejszym odbył się 5. Festiwal Fitnessa Artystycznego. Tematem przewodnim tego festiwalu była Femme Fatale, czyli kobieta fatalna. Gościliśmy w naszej szkole uczniów z trzech szkół. Szkół fryzjerskich, z Wyszkowa, z Ciechanowca i z Ostrowi. Łącznie startowało 80 uczestników, przynajmniej 18 uczestników. Tegoroczny festiwal był wyjątkowo udany. Były bardzo fajne kreacje. Młodzież się wykazała dużą twórczością. Mieliśmy problem niejaki z zgłoszeniem wyników, wybraniem tych najlepszych. Udało nam się po obradach komisji wyłonić trójkę, właściwie czwórkę, ponieważ były dwa trzecie miejsca oraz wyróżnienie. No i nagroda publiczności. Myślę, że przyszły festiwal, przyszłoroczny, będzie to festiwal już ogólnopolski. Chcemy go rozszerzyć, ponieważ on się dobrze rozwija, mamy sygnały z innych szkół. Chcemy, żeby młodzież z klas fryzjerskich, z technikum fryzjerskiego mogła się prezentować na szerszą skalę, ponieważ są to dzieci, które prezentują się dużą twórczością, mają dużą wyobraźnię, pomysły i to trzeba promować wśród młodzieży. Pasjonowałem się od zawsze. Próbowałem w tamtym roku wziąć udział w kilku konkursach, niestety się nie udało. W tym roku, jak widać, było efektownie. Pierwsze miejsce właśnie jest moja modelka Martyna Fidura, koleżanka. Tak naprawdę było moim kołem ratunkowym po tym, jak pewna z moich koleżanek mnie tam w pewien sposób wystawiła. No i ten. No Martynę zawsze można było liczyć, tym razem było tak samo. Moje dalsze plany to chciałbym na pewno skończyć jeszcze jakieś studia, otworzyć swój salon fryzjerski, taki bardzo mi się marzy, dosyć duży i dobrze znany właśnie.